Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Spędzicie czy nie spędzicie? Zaczynamy od pościgu. Audi LMS Ultra kontra Pagani Zonda R. Kto wygra ten pojedynek? Śmieję się, oczywiście, że ja wygram. To był taki żart, że kto wygra, to tak chciałem was podpuścić trochę. Nie no, bo ta Audi jest, ma jakoś masakrycznie zrobione, napęd na 4 koła, Audi torowe. Pozdro, pozdro. Słuchajcie, zapraszam was na odcinek ze względu na to, że dostałem message, że mam gifta. I właśnie miałem gifta bardzo starego, jakiegoś chyba z trzeciego... Czyli z marca był ten Tamo Racemo do odebrania i jakoś go nie odebrałem jeszcze. Ale mamy regalia. Zobaczcie. Jestem ciekawy tego samochodu. Jak on, to jest taki Rolls Royce trochę, co? Taki nowoczesny. Zobaczmy gnoja. To jest samochód z Final Fantasy. Opowiem troszeczkę o Final Fantasy, niedużo, bo to ja nie jestem jak fanem jakichś tam tego typu gier. Lubię RPG, ale nie, akurat nie tego typu. Final Fantasy grałem u koleżanki, jak byłem bardzo mały. Ona właśnie sobie grała na PlayStation 1 chyba? Kurde, jak ja im zazdrościłem wszystkim, że mieli PlayStation, a ja nie miałem PlayStation. I oni sobie grali w takie fantastyczne gry, a ja nie mogłem. No i grała właśnie w Final Fantasy i fajnie, mi się strasznie podobało, że takie nowoczesne czasy i że to takie super jest, nie? Że to takie wszystkie rzeczy... Co to? O, tu ma silnik. Nie wiem, co on tam ma, ale dużo rzeczy można tu pootwierać. What the fuck? Nieźle. No, zadbali, żeby ten samochód fajnie wyglądał. No dobra, przesadziłem z tym Rolls Royce'em. To jest bardziej ekskluzywne. Zobaczcie, jak tutaj... Jezus. Nie? Tak to wygląda. No i zazdrościłem, że ono tak fantastycznie sobie ten... A ja nie mogę. I tam były właśnie takie fajne, futurystyczne klimaty w tej grze. Ale nie jestem z nią jakoś tam bardzo zaznajomiony. Wiem, że tam jest jakiś gościu z taką... fryzurką. W ogóle czemu wszyscy Japończycy w tych kreskówkach anime mają wielkie oczy, skoro w rzeczywistości mają małe, mają kompleks. Ale nieważne. Chodźmy zobaczyć tuningi. Można coś ulepszyć, czyli mamy tu silnik spalinowy. Nie można nic dodać. O właśnie, zobaczymy o spoilerowanie. Oh yeah! O kurde. Tak trochę nie pasuje, no nie? Tu mamy taki futurystyczny samochód, jakieś ten, a tutaj nagle dodajemy jakiś spoiler. Zobaczymy z tyłu. O Boże, nie, dobra, dajcie spokój, nie instalujemy nic z tych rzeczy. Felgi są bardzo unikalne, szkoda by było instalować jakieś tam dodatkowe, nie? Możemy sobie ulepszyć trochę ten samochód. Domyślnie w klasie A, więc nie jest jakoś tam wysoko. Można tu sporo, sporo poulepszać, chociaż nie można zrobić swapa. Czyli wymiany silnika. Cholera wie, gdzie ten silnik się znajduje. Czekajcie, przypomina mi się, czy ten gościu z tym mieczem takim wielkim, to czasem nie nazywał się Cloud albo coś takiego? Jakoś tak chyba. I on tak, wiecie, tą fryzurkę taką żółtą miał i taki fantastyczny niby i wszystkie laski za nim piszczą. Ech. Dobrze, czekajcie, bo tu opony trzeba też pozmieniać. Tu hamulce. Obniżymy gnoja! Pyk! Obniżony śmierdziel. Cyk. Nie wiem, jak on będzie brzmiał. Szczerze mówiąc, jestem ciekawy, ale silnik spalinowy i gdzie on go ma? Z przodu bagażnik? Z tyłu? Może z tyłu ma? Ciężko go rozgryźć. Ej, co jest? Aha, dobra, są oponki. Można zmieniać oponki. Już myślałem, że nie można zmieniać opon. Była lipa trochę. Czekajcie, to zmieniałem. Dyferencjał, pyk. Jest, pyk. Okej, okay, to mamy zrobione, także widzicie, takie są ulepszenia. A jeszcze te oponki musimy tutaj zainstalować. I nam klasa wskoczy na S2. S2, weźmy sobie wersję, nie, zwykłe oponki, pyk. Dajmy jakieś szerokie kapcie, bo to pewnie już dużo mocy ma.
Ale chyba dedykowana klasa to S1, chociaż w klasie A też raczej można by było tym pojeździć. Nie wiem, jak to się będzie prowadzić i nie wiem, jak będzie brzmieć. Jestem ciekawy. Instalujemy wszystko za 70 tysięcy kredytów. Nie jest to jakoś super dużo. Przejedziemy sobie parę wyścigów. Może zdegraduję samochód do klasy S1, bo chyba byłoby lepiej. Jak to? Co to? Cześć, wyłącz radio na chwilę. Bardzo proszę. Jak to brzmi? Brzmi to jak co? Jakie wielkie to. Jak to w środku wygląda? Wygląda sobie w sumie całkiem normalnie. Nie ma tu nic nadzwyczajnego, nie? Ale krowa wielka jest. Tylko na oddolnej kamerze da się jeździć. Nie no, spoko wygląda. Wielka taka limuzyna. 200 na takim ulepszeniu na maksa, bez robienia niczego. 300 km, nieco ponad poleci. Także do klasy S2 na pewno się nie nadaje. No, jest to wielka krowa. Mimo, że zainstalowaliśmy tu odciążenie, to pewnie i tak waży swoje tutaj w grze. Moglibyśmy tam jeszcze coś ze skrzynią biegów powariować. Spróbujmy. Weźmy sobie. No, tutaj widzę, że możemy coś porobić. Bo biegów to ty, ziomek, chyba masz sporo. Ile on ma tych biegów? Ja liczyć nie umiem przez te wszystkie kreski. 8 biegów do przodu plus wsteczny, 9 biegów. Pierdzielone. No tak, to bo to chyba jest automat. O kurde. No i co? I 8 biegów, ale to by się trzeba było nam. Gdyby. Nie no, to jest automat, to nie ma co. Tam drążka tutaj zmiany biegów nie ma. Dziwne to. No dobra. Tak sobie wygląda. Ojej, musimy zrobić fotosa, nie? Już wiem, jakiego fotosa zrobimy. Fantastycznego. Patrzcie na to. Regalia. Cyk. I mam pomysł na fotosa. Skumajcie, bestie. I teraz wygląda tak mega, mega wydłużona, nie? Cyk, jeszcze tak. Nie no, trochę przesadziłem. Z tym mega, mega wydłużeniem. Ła! Ale siekiera. Zapisujemy. To jakaś promocja w Forzie tej gry i w tej grze chyba też ma być jakaś promocja Forzy czy coś takiego, nie mam pojęcia. Ale to taki krosik, takiego krosika zrobili, pojawił się ten samochód w Forzie. Osoby, znaczy można ten samochód dostać, jeśli ktoś zagrał w Forzę przed 1 sierpnia. I wtedy dostaje, to praktycznie wszyscy dostali regalie, nie? No ale co, jak ty się tym... Nie, no wiecie, chyba ja zdegraduję do klasy S1. Bo wcale dużo wolniejsze to nie będzie. Wiecie co? To jest samochód, gdzie naprawdę chciałbym sobie zmienić chyba skrzynię biegów na automatyczną w tej grze. Ej, co? O, fajnie pierdzisz? Nie, normalnie. Myślałem, że jakoś tam inaczej, ale nie brzmi jakoś nadzwyczajnie. Brzmi może troszeczkę inaczej, ale no. Nic nadzwyczajnego. Samochód jak samochód. Taka typowa spalinówka. Myślałem w ogóle, że będzie elektryczny albo jakoś zasilany uranem, albo tam nie wiem, jakąś magią, a tu taki sobie zwykły spaliniak. Nic takiego. A. No dobra, zróbmy sobie troszeczkę, zdegradujmy go. Dajmy sobie tutaj. Cyk, cyk. Nie no, weźmy, zacznijmy od oponek może, co? Dajmy mu oponki jakieś słabsze może. No dobra, trochę przesadziłem. Dajmy jednak te lepsze oponki. I dajmy tutaj... Pyk. Takie tam jakieś tam części powywalamy. No i może szerokość opon zmniejszymy sobie trochę. Okej. No. Jeszcze możemy go trochę ulepszyć. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem zmniejszając szerokość tych opon. No ale zostawmy tak, jak jest.
Czegoś tutaj nie ulepszyłem czasem. A czy zapomniałem o czymś? Ohoho, to nie. Chyba, że sobie jedną poszerzymy z tyłu. Właśnie, nie wiem, czy on ma na pewno cztery koła. Czy tylko na tył. Gdzie tu jest napisane, że on jest RWD? Nie ma nigdzie. No dobrze, zostawiamy tak jak jest. Mała różnica. Jak on skręca? Nie mam pojęcia. Jechałem nim na prostej, żeby sprawdzić, jak on w ogóle jeździ. Raczej nie jest to samochód, który będzie osiągał ogromne prędkości. Się umówmy. Zobaczmy. Wow, ale wielki to nie jest. Dobra, mamy na 4 kapcie napęd. Także trakcję powinien mieć fantastyczną. Ale krótkie te biegi. Ja wiem. No, plus jest taki, że zmieniają się dość szybko. Nie jakoś tam bardzo szybko, jak na przykład w ekstremalnych zabawkach torowych. Ale dość szybko. Kurczę, jest to ogromny pojazd. Jeszcze w moim garażu brakuje z takich ogromnych pojazdów tego takiego, nie wiem jak on się nazywa, ale Insurgent z GTA, no kojarzycie, taki opancerzony. No i teraz prędkość maksymalna znacznie nam zmalała. Niecałe 300 km na godzinę. A jeszcze możemy coś tam pokombinować. Ej, nie to. Bo tutaj, no takie standardowe ustawienia jakieś. Możemy jeszcze obniżyć delikatnie. Tutaj, co tu właściwie zmieniać? No, jedynie coś tam możemy z tymi biegami popróbować. Ten ostatni wydłużymy, zrobimy taki nadbieg z tego, żeby... To, jak ta ósemka się włączy, to już koniec. Tak, jedynka, patrzcie, wrzucam jedynkę, startuję, nie? No, tylko na automacie chyba tym samochodem jeździć, nie widzę innego rozwiązania. Już wszystko. Tak jakby naprawdę bardzo mała pojemność silnika był, no, mała moc silnika w tym samochodzie. Mały moment, nie? I dlatego ta skrzynia jest, ma tyle przełożeń, bo po prostu to automat, a w Fordzie jak sobie weźmiemy manual, to i tak automatem jedziemy jak manualem, no. Wiecie, o co chodzi. Mamy łopatki przy kierownicy i już, no. Dobrze, to chodźmy na jakiś wyścig. Nie wiem, co tutaj mamy. Weźmy sobie, zmieńmy filtr. I coś tam polecimy, jakąś szosówkę. Może... Nie, nic krętego. Goliata też nie. Rainforest, to tu może być ciekawie. Czy ten samochód jest jakoś tam dobry? Nie, ja myślę, że on jest raczej tak dla szpanu tutaj. Dla szpanu, ja wiem. Dla szpanu te... Szpanować można jakąś unikalną rzeczą. Ten prawie każdy ma w Fordzie. Klasa S1. Myślę, że można coś tam pokombinować. No zobaczymy teraz na wyścigu. Najlepiej to by było sprawdzić na multiku. Trakcja ciekawa. Skręcanie nie jest złe. Możemy to tam coś tam poprawić, pokombinować. Nie chce mi się. Nawet całkiem przyzwoicie się go prowadzi, więc niech tak zostanie. O kurde. Mamy tu jakichś poważnych koksów. Ale no spróbujmy. Jaki wielki. Jest naprawdę ogromny. Wyłączyłem kontrolę trakcji. Musimy bardzo... Przy starcie to od razu... Czekajcie, musimy powtórzyć ten start. Przy starcie od razu dwójka. Chyba nie ma co się bawić z tą jedynką. Jeszcze raz. Także start. Tak, zgadza się. I fajnie, bo od razu trakcję łapie. Jest okej. Czyli jak wrzucimy dwójkę, nawet nie bawimy się z tą jedynką, bo jedynka to... Nawet koło nie zdąży się obkręcić. Już musimy wrzucić dwójkę. No, tak to jest. Okej. Okay. Da się dobrze biegami hamować. To jest plusik. No i samochód zachowuje się całkiem przyzwoicie na tych zakrętach. Oczywiście nie jest to ekstremalna zabawka torowa, jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów. Ani żaden tam jakiś inny hardkorowy samochód z tych egzotyków. Ale widzicie, teraz miałem taką sytuację, że chciałem jednego tam ziomka wyprzedzić. Szybka redukcja na nieco niższy bieg. I z powrotem powrót na siódemkę.
Ewentualnie możemy wrzucić 8, także samochód wbrew pozorom, jakby się mogło wydawać, nie jest raczej do długich tras takich jak Goliath, a raczej na trasy, które stanowią większość, czyli dużo zakrętów, krótkie, proste, tam gdzie możemy dosyć szybko przyspieszać, trzeba szybko złapać trakcję, no to ten samochód będzie się chyba dobrze nadawał. Jeśli w ogóle będziecie go brali na jakiekolwiek wyścigi kiedykolwiek, po to, żeby wygrać, bo bez przesady. Nie ta liga. Nie no, da się nim jeździć na pewno. Może okazać się dobrym rywalem do spychania. Możemy spróbować kogoś tutaj zepchnąć. No jest to wielka krowa. Na zakrętach trochę nie domaga. Widzieliście teraz, że wywaliło mnie i to można powiedzieć już przy samym wyjściu z zakrętu. Także trzeba sporo redukować prędkość na każdym zakręcie. A mimo to, jak już sobie zredukujemy, na przykład hamując biegami, to całkiem w porządku się zachowuje. Jakoś tam możemy sobie dojechać do tej mety. No ale wiadomo, nie jest to jakiś tam fantastyczny poziom tego samochodu. Przynajmniej w klasie S1, nie wiem, może w klasie A lepiej by sobie poradził, jak myślicie? Na pewno byśmy mieli więcej czasu na skręcanie. W klasie S1 jest mało. Możemy samochód mieć w klasie S2, ale sami widzieliście, że to nie ma najmniejszego sensu. No, tam sobie coś pojechaliśmy. Regalią. I tak ten samochód wygląda. Piszcie, co o nim myślicie. Mnie się z wyglądu podoba. Lubię futurystyczne klimaty, ale jakoś tak po samą grę Final Fantasy nie sięgnę, bo no, chyba raczej wolę wyścigówki albo jakieś takie gry akcji. No, nie wiem, czy Final Fantasy, to pamiętam, to chyba kiedyś była gra turowa, czy coś takiego. Nawet w to nie grałem, nie zagłębiałem się w ten temat. Chociaż kiedyś oglądałem animowany film Final Fantasy i naprawdę bardzo fajnie był zrobiony. Strasznie lubię takie futurystyczne klimaty, ale takich japońskich anime, takich rzeczy to nie bardzo. Hentai. Nie bez przesady, nie hentai, ale no wiecie, o co chodzi, tak jakoś nie trawię tych klimatów. Wiem, że jest spora rzesza fanów anime, no ale no niektórzy lubią to, inni lubią tamto, tak? Ja akurat za anime nie przepadam i tak, ale spoko, że tam są też, tam były jakieś też motory, nie? Nie tylko samochód, także spoko, że jakiś tam samochód wprowadzili do Forzy, bardzo ciekawy. Można powiedzieć nielicencjonowany, mnie to nie przeszkadza. W GTA jest dużo samochodów nielicencjonowanych, bardzo fajnych. I w Forzie też mogłyby się pojawić, gdyby Forza chciała współpracować z Rockstarem. Byłoby spoko zobaczyć Banshee w Forzie i pojeździć nim, podriftować. Albo jakiś inny fajny samochód, nie? Piszcie, co myślicie o tym aucie. Moim zdaniem ciekawy samochód, fajnie, że dodali. Ale taki do wyścigu chyba nie najlepszy, co? Trzymajcie się. Na razie. Hej.